Dobry wieczór Państwu. Witam na pomeczowej konferencji prasowej. Jest z nami trener gości, pan Piotr Nowak, trener Jagiellonii Białystok. Cóż, dla nas trudna, pechowa porażka, dla Jagiellonii oczywiście zwycięstwo. Panie trenerze, oddajemy głos, prosimy. No jest okej, jest okej. Panie trenerze, oddajemy głos, poprosimy o kilka słów analizy meczu, a później poprosiłbym o zadawanie pytań, bo przez podniesienie ręki mikrofon do Was dotrze. Ja myślę, że my, a tu wyszła dzisiaj ta może nie boiskowa, to doświadczenie boiskowe, bo tak jak powiedziałem tydzień wcześniej, że brakuje nam tego doświadczenia, takiego boiskowego cwaniactwa i przy tej bramce dla Górnika, no gramy w dziesiątkę, no, można rozmawiać o systemach, ustawieniach, o tym, o tamtym, gramy w dziesiątkę i przez 3-4 minuty nikt nie potrafi ani przerwać tej akcji, ani nie możemy zrobić zmiany. Dla mnie to było niezrozumiałe, zresztą wyraziłem swoją opinię zaraz w przerwie. Myślę, że te zmiany, które zrobiliśmy, też wprowadziły pewien taki komfort w ich poczynaniach i to było widać, że zaczynamy łapać rytm. Także bardzo się cieszę, że być może uwierzyli. Jest to następny krok w naszej piłkarskiej edukacji, że ci młodzi piłkarze zaczynają wierzyć w to, co robimy. Także bardzo się cieszę, szczególnie dla nich, że to zwycięstwo w takim formacie i w takim, powiedzmy, no, w 92, 3 minucie zwycięską bramkę strzelamy. Myślę, że jest dobry czas, żeby uwierzyć w to, co robimy, ale z drugiej strony, tak mówię, to jest za tydzień czeka nas następne, za kilka dni następne spotkanie, także no, tak jak mówię, następny trening, następny dzień, następny mecz mistrzowski i musimy być na to przygotowani. Także brakuje nam jeszcze kilku rzeczy, ale no, myślę, że to zwycięstwo, mam nadzieję, że nie będzie wypadkiem przy pracy i będziemy dalej w tym kierunku pracować. Bardzo dziękujemy trenerze za opinię pomeczową. Czy są pytania? Sekundka, tylko podamy mikrofon, jak możemy, żeby dźwięk się dobrze nagrał. Prosimy. Właściwie Jerzy Kułakowski, Radio Białystok, głos to tak, cieszyłem się po tym golu zwycięskim. I sądząc po pana reakcji, trenerze, to pan też bardzo, ale to bardzo się cieszył po tym zwycięskim golu. To wyglądało tak, jakby Jaga została co najmniej wicemistrzem Polski. Nie, tak jak powiedziałem, ważne było dla zespołu, żeby tak tą grę prowadzić i myślę, że to, co tydzień wcześniej się nie zdarzyło, że staraliśmy się strzelić tą drugą bramkę i staraliśmy się iść do przodu, że dziś wieczorem dostali nagrodę w postaci tego, że strzeliliśmy tą zwycięską bramkę pod sam koniec meczu. Także, tak jak mówię, nagroda zawsze jest, cieszyliśmy się wszyscy, bo tak, zdaję sobie sprawę, jak ważne jest to, jeśli spojrzy się na ten zespół i Kuba Lutostański, i Oliwier Wojciechowski, i kilku młodych piłkarzy również. Mówię, trochę mamy kontuzji, trochę mamy rzeczy, które no nie napawają optymizmem, szczególnie dzisiaj z Miłoszem. Również ta sytuacja, także no mam nadzieję, że wrócimy silniejsi, wrócimy mądrzejsi przede wszystkim już na następne spotkanie i ta praca będzie przynosić efekty. I myślę, że to zadowolenie i satysfakcja z wygranej będzie taka jak dzisiaj. Zaczynamy zatem drugą część prasowej konferencji. Witamy trenera gospodarzy, trenera Górnika, trenera Jana Urbana. Panie trenerze, poprosimy tradycyjnie o komentarz tego meczu, a później zapraszam do zadawania pytań. Oddajemy głos, panie trenerze. Dobry wieczór. Pierwsza połowa, nie byliśmy sobą. Prowadziliśmy 1-0. Mogliśmy strzelić na 2-0, ta okazja Piotrka Krawczyka, ale było takich strat, których w ostatnim czasie no nie robiliśmy. Po prostu głupich strat, które nie było łatwo wytłumaczyć, chociaż wydaje mi się, że były one powodem jednak mimo wszystko tego, że czuli zawodnicy te 120 minut w Pucharze Polski i ta gra była taka rwana. Natomiast w drugiej połowie wydaje mi się, że stworzyliśmy sobie wystarczającą ilość okazji, aby to spotkanie wygrać, a na pewno nie przegrać. Natomiast no, w piłce tak jest. Jeśli nie wykorzystujesz swoich, to często to się mści. Dzisiaj właśnie tak było. Szkoda tego spotkania, bo
No bo po prostu znowu straciliśmy punkty, które nie powinno się tracić w ten sposób. To nie był nasz najlepszy mecz, ale mimo wszystko, jak się to mówi, to było spotkanie takie do przepchania, żeby jednak te 3 punkty zdobyć. Nie udało się. Dziękuję. Dziękujemy trenerze, prosimy o pytania. Najpierw pan Rafał Musiał, potem pan Michał Zichlarz. Rafał Musiał z Dziennika Zachodniego. Dobry wieczór, panie trenerze. Ja chciałem zapytać o coś innego. Mam takie wrażenie, że to był jeden z wielu meczów podobnych do tych, które będziemy oglądać i że jest to świetna ilustracja do pana wypowiedzi ostatniej na temat kruchości kadry, wąskiej kadry, tego braku możliwości dotowania zespołem, jego siłami i zmiennikami. Na jakim etapie jest poszukiwanie następcy Jimeneza i w ogóle jakichkolwiek wzmocnień dla pana obecnego zespołu? Szukamy, tak mam odpowiedzieć? Szukamy. Na jakim etapie? Trudno mi powiedzieć, będziemy starali się rzeczywiście zastąpić Jesusa jakimś zawodnikiem. Natomiast nie jest to prosta sprawa w okienku zimowym znaleźć dobrego napastnika. Nikt tak łatwo takiego kogoś nie puszcza po prostu. Zobaczymy, co nam się uda w tej końcówce okienka transferowego załatwić, ale nie ulega wątpliwości, że trzeba coś spróbować zrobić. Moje drugie pytanie właśnie, jak pan jako były znakomity piłkarz reaguje na te marnowane sytuacje, bo dzisiaj Łukasz Podolski powinien mieć 3, może 4 asysty. Ja nie mówię o golach, ale o asystach, tak? I nie było nikogo, kto byłby w stanie w odpowiedni sposób zareagować na jego pomysły do zagrania. Nie, było tych sytuacji. Tam Darek, to była akcja Lukasa, nie? Jak Łukasz w ostatniej zagrał Darkowi, Darek nie trafił po prostu w piłkę. Eryk Janża też miał fajną sytuację, gdzie to też chyba Lukas mu zagrywał, nie? Do boku, jak się nie mylę. Nie, ja w ten sposób nie patrzę, że nie ma kto. Dzisiaj akurat nie chciało wejść, bo ta sytuacja Piotrka w 46 minucie w pierwszej połowie była super i gdybyśmy mieli 2-0, to byśmy też mogli grać troszeczkę inaczej, czekając na przeciwnika i wykorzystując bardzo dużo miejsca za plecami Jagiellonii. Natomiast tak jak mówię, ja nie patrzę w ten sposób. Ja bym chciał, żeby zawodnicy uczyli się na przykład od Lukasa tej pewności siebie, tej odwagi w grze. Lukas jak dostaje piłkę od razu do przodu, szuka i czasami hamuje i zagrywa piłkę gdzie indziej, ale już skoncentrował 3-4 ludzi na sobie. To są fajne takie sytuacje, tym bardziej wtedy, kiedy chcesz wygrać mecz, do przodu. Pewnie, że trzeba pilnować gry w obronie, bo czasami są straty i narażasz się na kontrę, ale tylko grą do przodu nabierasz pewności siebie. Dziękujemy. Prosimy, pan Michał Zichlarz. Dobry wieczór, panie trenerze. Chciałem zapytać o te zmiany, bo Rafał Janicki to pewnie uraz, a co w przypadku Dadoka i Kubicy? No i czy nie ma pan takiego wrażenia, że tymi zmianami dzisiaj nie pomogliście sobie w przeciwieństwie na przykład do Jagiellonii? Być może można tak powiedzieć, natomiast Rafał dostał w głowę, być może by wytrzymał. Podjąłem taką, a nie inną decyzję. Wydaje mi się, że Kuba Szymański poza tym strzałem z dystansu zaprezentował się dobrze. Ten strzał, nie wiem, może jutro mi wytłumaczy, skąd ten pomysł. Natomiast dla mnie Manech też nie był dzisiaj sobą. Nie miał tylu minut w nogach, jeśli chodzi o Puchar Polski, a jednak mimo wszystko gdzieś są czasami takie mecze czy takie dni, gdzie się nie układa i jemu też dzisiaj za bardzo nie wychodziło. Podobnie zresztą mogę powiedzieć o Krzyśku Kubicy. Wszedł Darek, miał swoją fajną sytuację, mógł wykorzystać. Natomiast zmiana też Dadoka spowodowana kontuzją. Tam miał problem z kostką, sam poprosił o zmianę i wszedł Darek Pawłowski.